No witam serdecznie. Właśnie zaraz pakuję to wszystko i jedziemy pakować to do wysyłek. Wszystkie te sprzęty, które tu są, wszystko pojedzie dzisiaj. Także no co, zapraszam do oglądania, bo już za chwilę jedziemy. Że tak powiem, do paczkomatu nie wejdzie. Chociaż jakbym się uparł, to bym to poskładał do paczkomatu. Żartowałem. Ja pierdzielę, panie, jaka pogoda. Zobaczcie, co tu jest, nic świata nie widać, kurde. Tutaj wasz sprzęt, będziecie mogli się zobaczyć, co. I tutaj część mam jeszcze w reklamówce. Dobra, będziemy próbować odpalić i jechać, nie? O kurde. Proszę, to jest znowu... Odwaliło ten śnieg. Dobra, jakieś tam radio, musi coś grać. Szokes. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy to wszystko pakować. No i zobaczycie, co się dzieje dalej z waszym sprzętem. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że się nagrywanie włączyło, ale dobra. Gdzieś go tutaj muszę zamontować. Tak się zastanawiam. Dobra, spotykamy się na miejscu, słuchajcie, w firmie kurierskiej Epaka. Jedziemy. O, ale czołg. Jezu, faktycznie nie, no musimy troszeczkę poczekać, muszę przestać gadać. Nawiew na szybę, bo... Kurde, świata nie widzę. I to w ciągu godziny coś takiego się zrobiło. To się nazywa... O cholera, wyhamuję przed skrzyżowaniem. Jest, wyhamowałem. Dobra, nie ma co, kurde. Teraz ruszyć nie ruszy. Gdzie są, kurde, drogowcy, słuchajcie? W środek centrum miasta. Jedziemy, no. Normalnie nie mogę dać wiary, że kurde, ja pierdolę, to jeszcze sprzed chwilą śniegu w ogóle nie było. Ile tutaj byłem? Godzina czasu, od 7 rano jeszcze nie było śniegu. A teraz jest godzina 9:18. Szok. Mamy normalnie zakopane zimo, kurde. Tylko szkoda, że po drugiej stronie Polski. Gdzie są pługi i piaskarki? Także wiecie, nie przyjeżdżajcie, bo nie wyjedziecie. Ja pierdzielę, no. Masakra. A dobra, już dosyć. Nie będę więcej przeżywał. Zaraz może będziemy na miejscu, o ile mi się uda przejechać przez centralne w środku miasta skrzyżowanie. To tak, żeby było śmiesznie, to przejechałem pół miasta, a nie widziałem żadnego pługa nawet. Ostatnia. Dobra. Jest tak. Idziemy pakować. Nic nie wiem co robić, ty, ja idę ten. Będziesz na tym, na YouTube.
Idziesz palić? Musisz nadrobić. Miesiąc czasu nie paliłeś. Tu jest cały Słuchajcie, tu jest właśnie cały kierownik zamieszania. To tutaj właśnie jest te. To on odpowiada za wszystkie uszkodzone przysyłki. Nie no, to żart. Dobra. Stawiam to gdzieś tutaj, żeby było mniej więcej widać, co ja tutaj będę robił. Widać coś? Stół widać chociaż? Widać. Głowy twojej nie widać, ale stół widać. To bardzo dobrze. To cholerę, może widać moja głowa. Jeden karton załatwiłem za darmo, słuchajcie. Następny będzie... Co patrzysz? A to musi być, tak? Dobra. No właśnie. I teraz reklama tak. Zrobiona. Teraz tak, idzie niżej postawę. No, motorolka, muszę to zrywać od razu i CB radio, tak, i pójdzie wszystko mi widać. No bardzo dobrze, nie musi być widać, nie muszę słychać. Czekajcie, tutaj tak, muszę poodrywać te wszystkie, co na początek pakujemy. Na początek pakujemy alarm i z licytacji oczywiście te wszystkie sprzęty pakujemy. Radio burza. Później jak mnie podsumujesz, to mi kurde więcej przyjdzie tutaj zapłacić niż zarobiłem na tej stacji, nie? Dobra, kupujemy Alana. Tam gąbeczki takie masz, takie o tam patrz. Dobra, wiem właśnie teraz. Tylko jedno sobie licz, dla ciebie 30 groszy, to sztuka, ale licz, bo to... Ale liczyć, tak? No liczyć, no wiesz, ja pan nie płacę i to wcale tak dużo tego nie wychodzi, patrz, nie będzie. Policzymy, także wiecie. Ty, może lepiej ja kupię rolkę tego bąbelkowego, rolkę stretcha i będę pakował. Szpaku tam się policzy, dobrze. No bo tutaj będzie trochę tych dużych kartonów będę potrzebował i te kolumny trzeba zapakować. Niż metr tam po 30 groszy. 30 groszy za metr z tej bąbelkowej. To wcale nie zakup. A gdzie tu masz licznik? Dobra, okej. Alan, motorolka. O, to jest liczny. Czekaj. Aha, to jest pół metra. No to 30 groszy wyjdzie w tej partii. Czekajcie, żeby tutaj zaraz nie było akcji jakiejś. A taśmę tu, z tego co widzę. Nie ma na tym? Nie, ta tam słaba taśma. A nie ma tam? Tu masz. Ten, strzyba, no. A ten tu też jest. Chyba tak. Na drukarce 3D drukowany. Co? No ten. O, ten ta rączka? Nie wiem. By to samo wygląda identycznie. A tutaj też 30 groszy za sztukę, jak po kawałku by zerwał? To po kawałku. Co? To jest po kawałku. O nie, to albo nabite jest tego. Ty. O, tu masz lepszy. Prawie identyczne. Tak, tylko że 5 zł kosztuje za metr. Różnica jest po prostu. Dobra. Mam jeszcze tak. Też prawie identyczny. No ale jak to wyglądał. Ale ten już na pewno na 3D tylko. Ja pierdolę, weź. To jednorazówka znaczy. O, to strasznie. Właśnie taki, że... No. Także o, od razu nie kupujcie tych z Allegro. Nie, antyreklama, kurde. Nie, no dobra, słuchajcie, bez żartów. Trzeba to opakować, żeby się nie pomylić, tylko z... No. Kurde. Żeby się nie pomylić z... O, to się wytnie. Dobra, weźmiemy pierwszy na próbę. O kurde, faktycznie, ale... To. Teraźniejszy, ja nie wiem, może tam chodzi, a on tak beznadziejnie spada. To wszystko nie dotyczy, ale... Dobra, tutaj żeby się nie pomylić, czyli motorolka i alarm zapakowany. Kurczę, ja wiedziałem, że tutaj kot, już to żyje, Ty. No. Można jakoś na wam zesować magnes? Do tonsila trzeba jechać.
A do czego? A co ci, czujnik jakiś się rozmawia sobą? Nie, to fajne takie, wiesz, takie te, ta o Mikołaju zostały, mówię ten, takie, wiesz, to ruchniki, tylko to jest kulka, no. I łebek, nie? No, no. Zdanie zrobany, fajnie tak, na ten też ma taką... A nie da się wymienić tego na neodymowy jakiś malutki? I on się cały, tylko że ten łebek, to no nie jest to, wiesz, bo on będzie tego łali później, ale to fajne, to jest to wpada, nie? Bo on na magnesie tej kulki się trzyma, łebek na magnesie. Nie, no ty, ja chcę... To jest normalne. Dobra, bo tu kurde całego dnia nie mamy, a tylko godzinę może nagrywać. Nie wiem, przeczytasz to, czy nie przeczytasz za bardzo? Co, nadawać to od razu? No, od razu nadawać, tylko to jest... Poczekaj, pobranie, tak? Tak, pobranie. Tylko, że ja ci powiem, ile jest tego pobrania, bo tutaj jest... Dobra, no. Czekaj. Dobra, 325 z wysyłką. Ja jeszcze kawę dopiję. No. 325, dobra. Jedziemy dalej, tylko teraz tak. Magnetofon. Idę. I kasety. Okej. Okay. Albo nie, może te małe najpierw, kurczę. Trzeba zamknąć kartonik, bo mam. Weszło. Nie ma, no, ja wiem, że nie masz. Będę kupował, no. Co zrobisz? Ty weź ty kartę, no to mi teraz trzeba to pisać, wiesz? O, tak, patrz, o. Co? Na kwadratowe? Na to. O. Na to tak, no tak. Bo to jest lampowiec. To 50 zawsze mówię ci odprzedać. No. Dobra. Trzeba ten, trzeba poszukać kartonów. Tyle kartonów, a ja idę szukać kartonów. Zobaczcie. 1,50 zł malutki, 3 zł taki. 3,50. A, tam są kartony. Może zbliżymy. Może ceny będzie widać nawet. Dobra, szukam kartonu, się biorę do pakowania i zaraz do tego. Lecimy dalej. Okej, okay. Radio Budzik Pionier. Radio Budzik Pionier, pakujemy. A mimo, że tygodni będzie. Prześwietla, czy nie? Tak, czy nie? Skutki, dobra. Okej, tylko zapnijmy od razu.
adresem. Ok, następna. Co tu dalej? Trochę duży, trochę mniejszy. Zrobimy się tak. A może nie będę ty naprawisz ty. Co? Nie chcesz naprawić? Czy do tego magnesa? No jak nie, ja mogę magnes? Sterownika. Sterownika. I kolaznika przy temperaturze ujemnej. Sterowniczego. A co z tym monitoringiem? Nie. Chyba ci się nie będę jak czas. Nie wiem. Nie wiem. Jest dobrze, że patrzę, co się dzieje. Teraz zobaczymy. Czy to na znowu? Chcesz być na YouTubie? Nie będzie twarzy, nie martw. Tutaj tylko oklejane są paczki w tej chwili na czerwono. Żeby było ostrożnie. Może dojadą, nie? Dobra. Jest nadane. Dobra, na razie. Trzymajcie się. Gdzie? Chodź, podłączymy kamerę. Nie chcesz? Nie chcesz. No chcemy. Dawaj, podłączamy. Działa. Co ty tu pijesz, kurde, na zapleczu? Piwo? Patrz, ile paczek do was jedzie. Jak szef nie widzi. No, jak szef nie widzi, to piwo. Tylko później puszki się znajduje, nie? No tak. Puszki to się staram dowiedzieć. No. Ale będziecie mieli, kurde, prezentów. No, Mikołaj jest załadowany, także ja uciekam do domu. Okej, słuchajcie. Sprzęty pojechały. Dokumenty z nadania są. Troszeczkę więcej miejsca się zrobiło na warsztacie, także bierzemy się za naprawę ambitunera. Amplitunera ZRK. Słuchajcie, za chwilkę będziemy, w następnym odcinku będziemy go naprawiać. AT9100. A więc tak, musimy go odnowić. Z tego co tu widać, brak tutaj jednego do LW przycisku, tylko nie wiem czy całego isostatu, czy tylko przycisku. Miejmy nadzieję, że tylko przycisku, nie isostatu. A wiecie, żeby się dobrać do tego przełącznika, to trzeba rozebrać praktycznie całość. Musimy przeglądnąć wszystkie. O, tutaj patrzę, że programatory powciskane. Ciekawe, czy w ogóle jest programator w środku. Musimy się dobrać, no. Będziemy go rozkręcać. W następnym odcinku będzie ZRK AT9100. Także ja pozdrawiam. Aha! Jak dotrą te paczki, a będzie uszkodzona jakaś tam folia na paczce lub karton uszkodzony, to otwieramy od razu przy kurierze, bo drugi raz ten kurier do was nie przyjedzie i protokół kurier powinien mieć. Protokół będzie też do ściągnięcia, może mi się uda tutaj zrobić linka w opisie protokół szkody, w razie jakby coś się stało, nie? Miejmy nadzieję, że chłopaki sobie poradzą, bo dzisiaj praktycznie 3 godziny ja walczyłem, żeby je popakować, tam w miarę solidnie. Za same opakowania zapłaciłem coś około 80 zł za te wszystkie przesyłki.
za wypełnienia i tam takie pierdółki. Także od razu, jeśli zobaczycie uszkodzony ruch na kartonie, uszkodzony karton lub rozerwany gdzieś karton, to od razu przy kurierze otwierajcie tą paczkę i tyle. Pozdrawiam. No i co jeszcze poza tym mi zostało powiedzieć? W sumie to wszystko. Ci, co mieli na konto płacić, to płacili. Miejsca, jak widać, trochę jest. Tu się zaczyna robić pusto na półkach. Działamy dalej, no. Będziemy odnawiać parę sprzętów i może w przyszłym miesiącu znowu będzie jakaś tam licytacja tego, co spróbuję odnowić. Oprócz tych sprzętów, oprócz tego na pewno. Bo to nie idzie do żadnej licytacji, tylko to idzie do zrobienia. Dzięki wszystkim za wsparcie. No i do następnego odcinka, no. Zamki tunerem AT9100.